W ratuszu odbyła się prezentacja nowego systemu mobilnych płatności za parkowanie. W konferencji prasowej wzięli udział przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz firmy Pango Polska, która od 1 października bieżącego roku będzie obsługiwać kielecką strefę płatnego parkowania. Ten nowoczesny i funkcjonalny system umożliwi kierowcom uiszczanie opłat za pomocą dowolnego telefonu komórkowego. Już niedługo będą mogli również sprawdzić, czy na parkingu są jeszcze wolne miejsca. To pierwsza w Polsce aplikacja umożliwiająca sprawdzanie tych informacji w czasie rzeczywistym. Kończyła nam się umowa z poprzednim operatorem, czyli z firmą MPay, która obsługiwała płatności mobilne od 2009 roku. Ta umowa wygasła. W związku z tym, aby kontynuować możliwość płatności za pomocą telefonów komórkowych, przeprowadziliśmy uproszczone postępowanie przetargowe, tak zwane zapytanie ofertowe, w którym to zwróciliśmy się do 5 firm o zaproponowanie swojej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pango ze względu i na cenę, i na szeroki wachlarz usług, w związku z tym ta oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. System płatności mobilnej jest bardzo korzystny dla kierowców. Pango po pół godziny parkowania nalicza czas minutowo, dlatego kierowcy zapłacą tylko za rzeczywisty okres postoju auta. Program jest intuicyjny i łatwy w użytkowaniu. Aby korzystać z Pango, należy się zarejestrować najpierw na stronie pod adresem www.pango.pl bądź dzwoniąc pod 32 700 100, gdzie na infolinii, żeby człowiek przeprowadził użytkownika przez cały proces rejestracji. Później oczywiście należy do konta utworzonego jakąś metodę płatności wybrać. Najwygodniejszą jest podłączenie karty bankowej, dowolnej, debetowej, kredytowej, które pozwala zapomnieć o konieczności doładowywania konta. Natomiast jeśli użytkownik z jakichś względów nie chce tego zrobić bądź nie może, może doładowywać konto przedpłatowe. W przyszłości będzie mógł również, to jest w przyszłości podkreślam, doładować to konto przedpłatowe w kiosku, kupując kartę taką mniej więcej jak dla telefonii komórkowej. No i trzeba oznaczyć samochód i w tym momencie można rozpocząć parkowanie. Naklejki potrzebne do oznaczenia samochodu dostępne są w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Kościuszki 14 oraz na stronie internetowej. Można również na zwykłej kartce napisać słowo Pango. System jest już dostępny w 8 miastach w Polsce. Z mobilnej metody płatności mogą korzystać kierowcy w Kielcach, Częstochowie, Chorzowie, Głogowie, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Świdnicy oraz Tarnowie.